A dzisiaj sortowanie bąbelkowe, które widać. A przy okazji nowe elementy sfml -a. Zapraszam. Zaczniemy od uruchomienia i przyjrzymy się, jak to wygląda. Może nie jest jakiś super pięknie zanimowane, ale nie o to tutaj mi też chodziło. A jednak coś już widzimy. Mamy tu klasyczne sortowanie bąbelkowe. Porównujemy dwa elementy, większy wysuwamy na prawo, przesuwamy się trochę i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, na kilka rzeczy zwróćcie uwagę. Elementy porównywane są powiększane. Elementy to tak ogólnie i kula, circle shape, i jakiś tekst. Dzisiaj zobaczymy, jak taki tekst wyświetlać. Ta kula i ten tekst są ze sobą sparowane, tworzą właśnie taki jeden element. Nazwijmy to po prostu kulą, i tyle. Czy kołem w zasadzie, ale można by się uprzeć, że to tylko taki rzut 2D, a tak naprawdę to są takie kule bilardowe. Mamy też na dole zwykły prostokąt, który fokusuje dwa elementy, które są właśnie porównywane i po porównaniu niekiedy występuje ten swap, takie powolne zamienianie się miejscami. Czyli to jest to, co widzimy, a teraz spróbuję pokazać, jak można coś takiego. Zaprogramować, przypominam też, że moje rozwiązanie nie musi być ani najlepsze, ani jedyne słuszne, jeżeli chcecie coś sobie tu ulepszyć. Lepiej trochę zaprojektować to rozwiązanie. Może innych klas użyć, może inaczej metody poukładać. Proszę bardzo. To tylko propozycja, przy okazji której poznajemy elementy SFML-a. Zatem zapraszam do kodu. Na początek kilka stałych, globalnych chociażby size, które pozwoli y, uwielkościowić nasze kule. Im większy rozmiar tym kule większej odległości między nimi też siłą rzeczy większe. Jakaś pozycja początkowa, czyli gdzie się ta pierwsza kula z tego nieuporządkowanego ciągu ma pokazać, a następne będą o ten size za każdym razem y, dalej. Dobrze, mamy tu jednostkę sleep i tutaj informacja, jeżeli SF widzicie, to chociaż mam using namespace SF, to kiedy pojawi się jakaś nowa klasa SFML-owa, której wcześniej nie pokazywałem, to tak zraz dla przykładu ten SF tutaj umieszczę, byśmy mieli pewność, że jest to coś z biblioteki SFML-a, ani że to jest coś mojego. Jako, że tutaj mieszam, łączę, w związku z tym te pierwsze klasy zawsze będę starał się w ten sposób oznakować. Zmienna, która, o właśnie, za pomocą milisekund taka specjalna SFML-owa funkcja, która. Podaną ilość zamienia na pewien miernik czasowy, właśnie reprezentowany przez tę klasę Time, który mi posłuży później do różnych rzeczy, a chociażby do tego, by powstrzymać program na te kilkaset milisekund, aby klatki nie następowały po sobie błyskawicznie i aby zauważyć w ogóle te powolne słapy, to porównanie, ponieważ tak to zrobiłem, że jedna klatka to jest jedno porównanie w sortowaniu bąbelkowym. Można było do tego podejść inaczej, na przykład tak, że nie sprzęgać. Klatek generowania obrazu z krokiem pętli, która sortuje, ale najpierw zrobić sortowanie i wszystkie kolejne klatki niejako sobie tak zbuforować. Przy czym te klatki to byłby po prostu jaka kula, z jaką się zamienia, jaka pozycja, z jaką pozycją musi ulec zamianie i dopiero mając już taki wynikowy ciąg zamian, ewentualnie go potem wizualizować, czyli Uniezależnić zarówno pętlę tą renderującą klatki, jak i pętlę, która sprawdza wszystkie kroki algorytmu. A ja akurat to połączyłem. Stąd, aby nie było to za szybko, jakieś milisekundy. No i tutaj, swap frame to jest ilość kroków, które będą potrzebne, by dokonać tej swapowej, tej, tej zamianki dwóch elementów. Im większa byłaby ta liczba, tym wolniej by się ta zamianka dokonywała. To tak tytułem pewnej. Przedstępnej konfiguracji. Fokus to jest ten prostokąt, który tam pod spodem latał, żeby można było te dwie kule namierzyć wzrokiem. No i cóż, klasa element. LM w zasadzie. Kilka własności w klasie LM. LM reprezentuje tę kulkę. Zarówno circle shape w tle, jak i tekst który jest wartością równocześnie i tutaj ja sobie tak wymyśliłem, że jeden taki element będzie właśnie to wszystko tak razem grupował i dbał o to, żeby z jednej strony dało się to porównywać w jakiś sposób, a z drugiej, aby dało się też to prostymi metodami powyświetlać. No i cóż tu mamy? Statyczny wektor, który będzie przecho przechowywał czcionki. Tak jest, czcionki musimy załadować, ładujemy z reguły czcionki w zasadzie takie są obsługiwane o, z rozszerzeniem TTF. Ja tutaj y, ładuję dwie czcionki. Korzystam z jednej, ale po to zrobiłem tutaj wektor, aby można było sobie takich czcionek załadować więcej i na przykład podmieniać. Na inne. Przypominam, iż tu potrzebujemy dopisać do bibliotek, tam gdzie mamy te Liby powymieniane, tam Grafik, lib i tak dalej. Potrzebujemy jeszcze FreeType. On jest tam dostarczony, a same pliki też możecie sobie pobrać z internetu, skompilować albo wejść na kanał nasz Discordowy i tam na kanaliku materiały można sobie takie paczuszki przygotowane pod niektóre konfiguracje pobrać. No i cóż, tu mamy swap, to będzie taka zmienna pomocnicza, która będzie miała te kolejne swap frame'y do wykonania, i jeżeli się zacznie swap, to swap będzie miał na początku tę wartość 30 i będzie sukcesywnie spadał aż do zera, co oznacza, że ten swap się zakończył. Cóż tu dalej mamy? Informacja: w lewo się swapuje element, czy w prawo, czy w którą stronę będę się tutaj przesuwał, tak wizualnie, a tutaj mam taką zmienną, która będzie taką statyczną, bo chciałbym mieć do niej dostęp z różnych miejsc i ona będzie nie przypisana do jakiegoś elementu, ale w ogóle do całego procesu sortowania. A to tylko po to sobie tą zmienną utworzyłem, żeby przerwać porównywanie w pętli sortującej, ale dalej wykonywać pętlę animacyjną, czyli w momencie, gdy jest ten swap, to kolejne moje pętli rysującej kroki mają rysować ten. Tę zamianę, ale nie ma się wykonywać dalej algorytm sortowania. Czyli kiedy sort, start bubble sort jest prawdą, jest to sprzężone. A kiedy nie, to tylko się animuje ta zamiana, a sort jest jakby wstrzymany. No, wynika ta zmienna z potrzeby jakiegoś sterowania tym procesem, skoro sobie postanowiłem sprzęgnąć tutaj pętlę sortującą z pętlą. While, tą główną, która renderuje kratki, no to muszę jakoś też sterować tym procesem, kiedy jeszcze sortuj, a tylko wyświetlaj, prawda? I kiedy sortuj i wyświetlaj w tym samym momencie. Dobrze. Zresztą, jak ktoś sobie ten kod przeczyta na spokojnie, nie jest długi, to wszystko będzie jasne. I tu mam tekst. Uwaga, tekst to jest właśnie to, co jest wyświetlane. To jest klasa, której podajemy jakiś tekst i on dostaje czcionkę tutaj, jedną z załadowanych i tą czcionką tenże tekst ustala jego wartość, a potem po prostu jest to drołowane mm, klasycznie, normalnie. Zresztą za chwilę zobaczycie to polecenie. A to jest background, to jest właśnie te kółko w tle. Ten tekst będzie na tym tle. A e-value to jest przechowanie tej prawdziwej wartości, którą ja tutaj sortuję. No jakoś muszę to porównywać i sortować. Więc e-value będzie elementem, w elemencie tą wartością do posortowania. No i co tu mamy? Statyczny ad font. Czyli sobie tutaj wrzucam te czcionki. Zwróćcie uwagę, e, tutaj o, po wrzuceniu obiektu font, klasy font, będzie taka jego metoda load from file, i tutaj argument zwykły napisowy, ścieżka do pliku load from file, i w tym momencie załadowana zostanie ta czcionka tt. ota tutaj ttf, tak. True Type Font, bodajże zostanie załadowana. Ja tu mam katalog, fonts i tam są różne czcionki. Tutaj po prawej stronie, zdaje się, nie widać, ale w katalogu głównym, tam gdzie mam pliki CPP, znajduje się taki katalog, tam są te czcionki, też sobie jakieś, znajdźcie w internecie TTF-y. Wpiszcie, wgrajcie, ewentualnie pod koniec, może Wam też te po prostu czcionki udostępnię. Szukajcie takich najlepiej otwartych, tak jak ja, dostępnych. Gratisowych. Dobrze, to idźmy dalej. Czyli tu mamy po prostu metodę, która sobie ładuje te czcionki. No i teraz tworzenie elementu. To jest w sumie taka esencja tego budowania tego elementu. I tu wszystko, co mi potrzebne, poustawiałem, z czego zwróćcie uwagę. Sprawdzam, że jeżeli nie ma czcionek, to nie robię elementu. Tutaj zwracam jakiś komunikat. Powiedzmy, że jest to taka. Prościutka obsługa błędu. Jeżeli ktoś poda tutaj w argumencie tworzącym w konstruktorze, drugim argumentem jest, z której czcionki chcę skorzystać. Jeżeli by ktoś podał niewłaściwy indeks, no to sobie wezmę pierwszą czcionkę z brzegu i tyle. A na początku do konstruktora wkładam tę wartość elementu, tam 17, 34, czy coś w tym stylu. Tu przy okazji jest to takie od razu przypisanie do cechy i value, o do tej. Argumentu V przekazanego tutaj w konstruktorze. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to jest, to jest to tam od którejś bodajże 11 czy 14 wersji C. Taka możliwość. Ja lubię takie mechaniki, niż później wewnątrz kodu tutaj wpisywanie. This i value równa się V. To taki ten setter, takie ustawianie jakichś parametrów poprzez przepisywanie w kółko tego, takie trochę męczące. Tutaj jest to jakaś forma już trochę bardziej skrótowa. No ale nieważne. Co my tu mamy dalej? Set font to już są takie metody z SFML-a. zobaczcie, to była to był reprezentant tekstu SFML-owego i on ma takie metodki, które wszystko tu pozwolą ustawić, żeby to za chwilę wyświetlić. Set font domyślamy się i tu musimy właśnie podać ten załadowany font. Ja to z tego wektoru, wektora tutaj sobie pobiorę o z tego. O, in, a indeks, no to jest argumentem, nie? Tutaj setString ustawiamy, jaki to napis ma być częścią tego wyświetlanego później w grafice napisu. Tu jeszcze użyłem nie SFML-owego toStringa, gdzie ten int po prostu zamieniłem na e, string. Set charakter size, tak, czyli tu byśmy mieli jak duża jest jak duże są te napisy a no, ja się tu posłużyłem właśnie tym size On, ten size to jest taki punkt odniesienia jak sam size zmienię to się wszystko ładnie tam będzie powiększać pomniejszać no wypełnianie kolorem już znacie tak samo teksty wypełniamy jak wszystkie shape'y otoczka grubość otoczki tak odstępy między literkami punkt jakiś zaczepienia też zobaczcie zależne od size'a więc to wszystko sobie tak poukładałem, że jeżeli będę size zwiększał, zmniejszał to nic tam się innego nie będzie już musiało modyfikować, wszystko się mniej więcej proporcjonalnie będzie zachowywało i też do koła wypełniamy jakimś kolorem losowym, też ustawiamy promień, też widzicie od tego size'a zależny też jakiś punkt zaczepienia tutaj robimy no i ustalam set position, start position czyli ustalam dla, tych, dla tego elementu jakąś pozycję początkową one na początku wszystkie te elementy miały to samo, więc tak. Generalnie to by się układały w jednym miejscu, ale spokojnie yy, będzie tam funkcja, która uporządkuje jeden za drugim. Przy okazji, Set Position to jest taka sama nazwa jak metody, którą dostarcza nam SFML, ale ta akurat metoda jest metodą mojej klasy LM, która to w sobie zawiera no właśnie, Set Position dla obiektu txt i dla background, czyli pod jednym Set Position. Ustawiam sobie i kółko, i tekst w tym samym miejscu. Stąd taka, jakby opakowanie tych dwóch poleceń, tak aby jednym poleceniem wszystkie elementy, które tworzą tę moją kulę, przesuwały się idealnie w to samo miejsce. Zostało niewiele, bo metoda, która rysuje mój element. Ale zanim narysuję element, na co składa się narysowanie i tła, i tekstu, to stosuję tu jeszcze taki efek początkowy, który sprawdza czy element nie jest przypadkiem w trakcie słapu, czy tej zamiany takiej. Jeżeli by był, to co robię? Otóż powiększam sobie zarówno koło jak i tekst. Stąd metoda SFMLowa setScale, powiększam go o jakiś tam Jakąś proporcję. Gdybym tutaj miał skalę 1,1, 1, czyli w, w współrzędna x i y, powiększ tak, jakby tak samo. Gdybym tu był 1,1, to znaczyłoby, że nic się, size nie zmienia, jest taki początkowy, ustalony, oryginalny. Ale tutaj ta metoda jest fajna, bo pozwala mi coś wyświetlić większym niż ono rzeczywiście jest, ale tak naprawdę mm, rozmiar jest zapamiętany prawdziwy. To jest tylko przeskalowany rozmiar, więc ja sobie za każdym razem, kiedy jest coś słapowane, ustalam tę skalę na Trochę większą. 1,4 oryginalnej, czyli tam te 40% większy. Okay. A tu na końcu zobaczcie, kiedy już y, rysowanie się skończyło, przywracam normalny. Jeżeli będzie dalej jeszcze w słapie, jakaś kolejna klatka ze słapem. Aha, no to dalej go wyświetlam trochę większym, ale w końcu i tak wraca na swoje. Y, Rozmiary właściwe, czyli przy skala 1, skala to po prostu pozostaw bez zmiany. Skala to jest takie właśnie fajne, powiększ, pomniejsz, bez rzeczywistego zmniejszania rozmiaru, tylko mogę sobie to przed wyświetleniem powiększyć, zmniejszyć. Ale gdybym get size tu pobrał, to zresztą sprawdźcie sobie. Wystarczy skalę zrobić 1, i znowu wszystko jest w tej początkowej ustalonej wartości. Czyli skalowanie to tak naprawdę. Zmiana wielkości. Tyle tylko, że poprzez pewien procent. O, i tak można na to spojrzeć. Więc ja tu sobie tak ogólnie zwiększam o pewien procent. Nie o stałą wartość, bo wtedy musiałbym znowu tam przy zmienionym sajdzie kombinować na nowo. A tak, skala, skaluj zawsze tak, żeby był tam o te blisko 40, tam około 40% większy. W zasadzie to o tyle. Dobra. Zatem powiększam oba. Bo oba, które podlegają zamianie, będą miały ten swap. Tutaj akurat drawuję jeden, ale ten drugi, który tam będzie chciał być narysowany, też się powiększy, więc te dwa porównywane i swapowane będą się zawsze powiększać. I teraz, jeżeli mam przesuwać mój obiekt w lewo, bo to była mi tam właśnie ta własność potrzebna, to co robię? No to przesuwam się po prostu o size w lewo, ale size dzielę na ten swap frame, czyli na te 30 tam kroków. Ten swap frame to był, w ilu krokach mam to zrobić, czyli weź tutaj fragment i się przesuń o 1,30 tej całej odległości między kulami. No mówiąc krótko, ta kula, która ma iść w lewo, idzie w lewo, o jeden size, ale podzielone jest to na 30 klatek, a ta, która ma iść w prawo, idzie w prawo, tylko też jest to podzielone na równomierne odcinki w wysokości, w długości y, 30 klatek. I tu funkcja move, zobaczcie, SFMLowa, która przyjmuje. Y, jak się przesunąć o ile w tej pozycji, którą mam obecnie? I pierwszy parametr to jest oś X, drugi oś Y. No to ja tu w Y zostaję na zerach, bo się po tej samej płaszczyźnie tam poruszam, ale już w X, o no przepraszam, Y tu, tak oczywiście, w Y zostaje na tej samej, a w X latam sobie od lewej do prawej, a Y pionowo, tak pionowo, zostaje tutaj bez zmian, nic się do góry i do dołu nie. Rusza. No i jeżeli nie w lewo, no to w prawo. No, wtedy to samo, tylko bez minusów tutaj. Tak? Dobra. No i po takim jednym przejściu troszeczkę w lewo lub w prawo ten swap właśnie zmienia. My on tam od 30 zejdzie do zera, no i to się skończy wtedy to swapowanie. Ok? No i tu jeszcze właśnie mam, że jeżeli swap jest 0, moje elementy się tam wyzerują, zawsze będą dwa, ale i jeden, i drugi zakończy sprawę, to wtedy Start Bubble Sort. Znowu True, czyli teraz znowu sprzężę pętlę główną z pętlą testującą, czy aby ten, te elementy po porównaniu nie należy zesłapać. Ja no tylko ponownie uruchamiam sortowanie bąbelkowe. No tutaj, przy, takiej, przy takim założeniu, jakie przyjąłem, to to sortowanie bąbelkowe nie będzie tak wyglądać jak w jakimś klasycznym trybie tekstowym, gdzie tylko się martwię samym posortowaniem, potem sobie wyświetlam wynik końcowy. Tutaj chciałem jakoś tak. Połączyć. Dlatego muszę trochę pokombinować z tym sortowanie. Mówię, wszystko zależy od jakiejś początkowej strategii, jaką przyjmiecie. No i cóż, została jakaś metoda. To A, bójce, to jest właśnie metoda, która dostaje listę elementów i te elementy tworzy, uzupełnia tę listę, ale na podstawie wektora zwykłych hintów, czyli tu są te elementy, które potem będą tymi kulami z odpowiednią wartością. O, zobaczcie, to wygląda tak. Tu mam jakiś wektor liczb. I potem te wektor liczb staną się dzięki boldset moimi elementami. Tu mam pusty wektor z elementami, przekazuję go przez referencję, potem to, wszystko ładnie stąd zostanie zacz zaczytane, przemienione na wizualne kule i te tekstowe wartości. No i wszystko zbudowane. Czyli elems będzie zawierało właśnie wektor z tymi kulkami po kolei. Bold set mi to... Gwarantuje, a tu jest ten motyw rysowania jednej za drugą, jednej za drugą przesunięte o size. OK. Dobrze. No to cóż, a może jeszcze pierwsza będzie Start position, a następna już tam odpowiednio x przesunięty o 120 pikseli, bo tyle wynosi size. No to co nam zostało? Jeszcze samo sortowanie. Sam algorytm nie wyjaśniam. Bo to jest inny temat, natomiast zwróćcie uwagę co tu jest związane z SFML. Generalnie pętla w pętli, która ileś tam przebiegów musi wykonać, aby sobie w 100% wszystko ze wszystkim tam porównać, sprawdzić czy jeszcze tam coś nie zostało. Za każdym razem w pętli pomijam ostatni element, bo po każdym przejściu wiemy, że na końcu wyląduje ten największy, ale to co tutaj jest z SFML-em związane, no to właśnie set position. Czyli tutaj przesuwam mój fokus na element, który właśnie porównuje, na pierwszy z tych dwóch porównywanych. Stąd, kiedy tylko dochodzi do porównywania, równocześnie fokus się przesuwa. Stąd widzę mniej więcej, gdzie algorytm obecnie się znajduje. Później mamy właśnie to skalowanie, kiedy to wszystko rusza. Pierwszy element jest skalowany, drugi jest też skalowany element, bo tu mamy moment porównywania. Niekoniecznie słapowania. Tam widzieliście w momencie, kiedy to był swap. A tu macie, kiedy to jest samo porównanie. One też się wtedy na chwilę robią większe, żebyśmy widzieli, które są porównywane. No i jeszcze dodatkowo ten fokus na dole. Także mógłbym tego w sumie uniknąć. Sama ta, ten prostokąt fokusujący nasz wzrok na dwa elementy może by i wystarczył. Ale chciałem wam tą skalę pokazać, więc tak trochę upchałem ją tutaj na siłę, że jest coś takiego. Zatem oba elementy i A i B y, fokusujemy. A i B, no po prostu bierzemy sobie kolejny wskaźnik z wektora, przesuwając tutaj się od początku o wartość J lub I. No mechanika tego chyba tłumaczyć nie muszę. A tu właśnie jest moment porównania tychże wartości A i B, a cała metoda sortowania jest ściśle związana z klasą LM. Jest statyczna, więc nie przypisałem ją do konkretnego Elementu, ale do klasy. Dzięki temu mam dostęp tu spokojnie do wszystkich prywatnych własności. Nie muszę tam jakichś seterów, getterów robić i tak dalej. Po prostu tak trochę dla wygody. Zatem moment porównania sprawia, uwaga, że jeżeli należy rozpocząć słab, to właśnie przestaje wykonywać sortowanie a tylko będzie się sam swap rysował. Stąd na początku mojej funkcji, tej doobable, jest pytanie, czy jestem w fazie, kiedy ten doobable ma działać. Mówiąc krótko, to jest zwykłe sertowanie bąbelkowe, ale takie z przerwami. Dlatego i i jest tutaj statyczne, bo chcę wyjść sobie z tej funkcji, a później do niej wrócić i niejako rozpocząć w miejscu, gdzie skończyłem. Stąd i j zrobiłem po prostu statyczne. Dzięki temu po wyjściu z funkcji i powrocie i J są tam, gdzie zakończyły, czyli taki przerywany algorytm bąbelkowy, gdzie sobie wyłażę z tych pętli w pewnym momencie, rysuję ten swap i wracam sobie do tego bąbelkowego i kontynuuję, a samą zamianę to użyłem z biblioteki algorytm, po prostu metodę swap, podając te dwa elementy, gdzie przypominam a i b są iteratorami, swap je tam ładnie pozamienia. o to jest z tej biblioteki algorytm, tak? No i tyle. Po zamianie wszystko gra i koliduje, jak to mówią. I po każdej zamianie trochę sobie czekam. O tutaj widzicie ten slip. No i cóż, po całym zakończeniu sortowania, bo do tej funkcji, kiedy będę wchodził, to dopóki coś się sortuje, to zawsze z niej wyjdę tutaj. Ale kiedy już nic nie będzie do sortowania, no to wtedy wrócimy. Wtedy wykonamy o ote przypisanie. Wiemy, że to się już całkowicie skończyło to sortowanie. Teraz już tylko wyświetlamy efekt końcowy, co tam zostało. Samorysowanie całej listy jest banalne. Zobaczcie, jest to wyświetlanie kolejnych elementów, gdzie ten element E jest mojej klasy LM, ale przecież stworzyliśmy metodę draw dla mojego elementu, to jest właśnie ta. Zatem korzystam z tej własnej metody draw, i tutaj wyświetlam wszystkie elementy metodą statyczną Drawlist, gdzie podaję tę listę wektor z elementami. No, tu trochę zbieżność mogłem to nazwać po prostu wektor. Skrót LI, a mówię wektor. Ale to chyba dlatego, że najpierw chciałem zrobić to na listach i dlatego, a potem stwierdziłem, że w sumie wektor też tutaj wystarczy i pasuje, bo to tylko słabo. Jest ok, nic nie usuwam. Dobra. Pętla for rysuję, a na końcu jeszcze rysujemy sobie fokusik. Także po narysowaniu wszystkich kulek, jeszcze ten fokusik robimy. No i cóż, reszta jest już tylko wykorzystaniem tego wszystkiego, zobaczcie. Tutaj mamy prostą konfigurację tego prostokąta, który nas fokusuje, jakiś tam kolor, jakaś tam wielkość i tak dalej. Tu właśnie ładujemy te dwie czcionki. Tu mamy pustą pusty wektor elementów, ale za chwilę build set na podstawie tego stworzy mi już te kule. No i teraz zaczynamy. Tutaj nic nie musiałem dodawać tutaj mamy tak o tu dopiero się pojawiają. Zobaczcie. Do bubble sort rozpocznij sortowanie albo będziesz się sortować, albo nie. Jeśli jest słab, to tutaj się nic nie zadzieje, będzie tylko rysowanie. A samo rysowanie będzie uwzględniało ten moment słabu. A jak już się słab wykona, to wrócimy do sortowania, więc w tych kolejnych krokach tej pętli będzie inicjacja tego sortowania. No i wtedy Całość wyglądała tak, jak wyglądała. Spójrzmy na to, może jeszcze raz. Tak, już czysto domknięciowo, żeby sobie to teraz, co omówiliśmy, jeszcze raz wizualizować. To są te skale. Dwa porównywane są większe. Gdy słapa jest trochę wolniej, to trwa. W 30 klatkach się przesuwa. Kiedy nie ma słapa, to jest tylko takie szybkie pyk, pyk, pyk przejście i tylko jest sama skala. Te dwa elementy są tylko powiększone na chwilę. No i tak to trwa aż do końca. Widzimy tutaj. Największy na końcu, mniejszy trochę, trochę wcześniej. Zawsze w takim jednym przejściu na końcu ląduje największy, jak to w bąbelkowym. Tu przedstępnie posortowało się samo. Tu zabianka. Tu już widzicie, nie idziemy do końca. Zawsze skracamy sobie o ten jeden. O. Taka maleńka pomoc. O. I dochodzimy do. Wszystkiego. Tak, on tu w sumie to też już można było jakoś zoptymalizować. Wystarczyło pamiętać, czy w ostatnim przejściu już nie było zmiany, i wtedy już nie zaczynać od nowa. Ale zoptymalizujcie sobie sami. Prosta wizualizacja, jak widzicie. Nie ma tu jakichś wow. Ale na dual można popracować, łączyć sobie to, co za chwilę w dodatku jeszcze dogram do tego odcinka, który nie wiąże się już z bąbelkowym, ale jeszcze parę takich technik wam pokażę. I można sobie jako ćwiczenie spróbować zrobić tak, żeby zamiast słab wykonywał się tak prosto, że jedno z drugim się zamienia, można zrobić taki słab, że się po ruchu po półokręgu poruszają. Spróbujcie, ale to jak obejrzycie za chwilę, czy tam któregoś dnia jak już puszczę na kanał, taki mały dodatek do tego odcinka, gdzie właśnie pokażę transformację. I nie tylko zresztą. Kilka ciekawych dodatków. Tyle na dzisiaj.